Polibuda Open Air, impreza Politechniki Poznańskiej i właśnie rozmawiamy już, można powiedzieć, z finalną, bo ostatnią gwiazdą ostatniego dnia tego festiwalu. Lepiej zrobić jakiś ciekawy wywiad, a nie takie sztampowe wypowiedzi. To też znaleźliśmy test wiedzy o jednym z najbardziej słynnych kawałków, jednego z najbardziej słynnych jednak DJ-ów polskiej sceny muzycznej. Także się DJ Hazel zgodził na to, żeby... przejść ten test, aż się boję. Tak. Gdzie niedługo, niebawem pojawi się DJ Kaczy. Oj, obawiam się, że już się chyba nie pojawi na scenie muzycznej, ponieważ się zajął zupełnie inną branżą, ale widać, że nawet rozsławiłem człowieka. Tak. I mamy odpowiedzi w radio, w gazecie lub w telewizji. Wszystkie odpowiedzi są błędne. Wydaje mi się, że w ogóle żadnych ze trzech odpowiedzi się nie pojawi. Co się pojawiło w twoim kawałku właśnie, jak go nagrałeś te x ładnych lat temu? Co się pojawiło? Pojawiła się wielka sława w ogóle od tego numeru, tak naprawdę się wszystko zaczęło. Notabene, bo muszę to mu powiedzieć, bo jest to zobowiązane, że to w ogóle nie jest mój numer tak naprawdę. Ja tego numeru nie stworzyłem, ale jestem bardziej znany z tego numeru niż sam twórca. To trudno, tak? Znaczy trudno. Dobrze i niedobrze, dla mnie dobrze. Drugie, ile kosztuje najsłynniejsza bania w Polsce? 10 tysięcy euro, 15 baniek, 4 koble czy 8 milionów? 15 baniek. Gdzie oni jadą? Katowicom, Lublinom, Radom, Warszawom. Jadą na Radom! I teraz czwarte pytanie. Co jest dla tych, co już mają banie? Frania, 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 piguła, 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 nic nie ma, czy bania, bania, bania? Bania, bania, bania! Piąte pytanie. Skąd jest załoga Kowali? Z Kochanowskiego i z Kościuszki? Z Filtrowej i Magistratu, z 11 listopada i Puckiej, czy z Dworcowej i Piłsudskiego? Załoga Kowali jest w ogóle z Kowali, z Kowala. Dzielnica chyba Radomia, tak dobrze kojarzę. Kowala. Czyli niech będzie bliżej, Magistrat to też jest na pewno Radom, zaznaczamy Magistrat. Teraz takie pytanie troszeczkę bardziej intymne można powiedzieć, ale w czym śpi DJ Hazel? W piżamie, w podkoszulku, w dresie, w majtach, czy śpisz nago? Śpię nago. Czy zaznaczamy śpisz nago, czy jednak inne? Nie, śpię nago. Co jest najpiękniejsze w tym zawodzie? Pewnie w twoim zawodzie. Jadąca wiara, dużo dup, głośna muzyka czy pieniądze? Jak z tego z moich słynnych setów, jadąca wiara. Ósme pytanie, przedostatnie. Co jest napisane na koszulce? Help Darful, weź pigułkę, Catcher Donald, czy też świat się pomylił? Odpowiedź druga, weź pigułkę, wiadomo, oczywiście. Ostatnie pytanie, finalne. Tutaj jakieś werble, coś? No. Kto się spytał o napis na koszulce? Ojciec, brat, mama, syn. Niektórzy znajomi się mojej mamy pytają zawsze, czy to pani zawsze się pytała. Ja nic nie wiem, ja ją nic nie pytałam, ale zaznaczamy mama oczywiście. Klikamy mama. Bardzo oryginalny wywiad, powiem, naprawdę. Dobra, klikamy, ale tutaj sprawdź wyniki, to już trzeba... I co, osobiście. Co wygrałem? Sprawdź wyniki, trzeba kliknąć. Dobrze. Tutaj, na dole. Dobrze, na pewno jest okej. Okay. Sprawdzamy, ile punktów? 7 na 9 punktów. Czyli źle odpowiedziałem. Coś musiało być źle. Nie, no tutaj tą pierwszą odpowiedź, żeśmy źle zaznaczyli. Tak, to byłoby do telewizji. Chyba ta załoga Kowali, chyba to. To mogło być to. Ale kurczę, no, to jest dobry wynik. 7 na 9, że ja odpowiedziałem tak? 7 na 9, bo ja powinienem 10 na 9 odpowiedzieć. No, powinno być tak, kurczę. Dziękuję bardzo. Dzięki. To był super wywiad. Naprawdę bardzo oryginalny wywiad. Gratulacje za pomysł. Dzięki wielkie. Idę do roboty! Szykujcie się!